Dlaczego bijesz swego bliźniego? Druga Księga Mojżeszowa 2:13. Błogosławiony jesteś Izraelu, któż do ciebie podobny, ludu zbawiony przez Pana? Piąta Księga Mojżeszowa 33:29. Pierwsze i ostatnie słowa Mojżesza. Mojżesz mógł równie dobrze panować nad Egiptem, ale Bóg działał w jego życiu i wzbraniał się być nazywany synem córki Faraona, wybierając dla siebie raczej cierpienie z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz z grzechu, jak uczy nas Słowo Boże w Hebrajczyków 11:24-25. Widząc Egipcjanina bijącego Hebrajczyka, zabił go, myśląc, jak mówi Szczepan, sądził więc, że jego bracia zrozumieją, że Bóg przez jego rękę daje im wybawienie. Lecz oni nie zrozumieli. A nazajutrz nadszedł, gdy bili się ze sobą i skłaniał ich ku pokojowi, mówiąc, mężowie, jesteście braćmi, dlaczego się nawzajem krzywdzicie? Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepchnął go, mówiąc, kto ustanowił ciebie przełożonym i sędzią nad nami? Dzieje apostolskie, 7:25-27. Słysząc to, Mojżesz uciekł z Egiptu. Historia niebiańskiego ludu Bożego, który poznał jego miłość w posłaniu syna jako wybawiciela, jest również naznaczona konfliktami. Bóg oczekuje czegoś lepszego od takich bliskich sąsiadów. Bóg oczekuje czegoś lepszego od takich bliźnich. Każdy z nas niech podoba się bliźniemu ku dobru dla zbudowania. List do Rzymian 15:2. Gdy odrzuciliście kłamstwo, mówcie prawdę każdy ze swoim bliźnim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Efezjan 4:25. Bóg sprowadził Mojżesza z powrotem do Egiptu, aby wyprowadzić swój lud z domu niewoli. To był wielki ciężar i nie udało mu się w czasach, ale pozostał wierny. To był wielki ciężar dla Mojżesza, ale pozostał wierny. Kiedy po 40 latach wędrówki dotarli do rzeki Jordan, Mojżesz wypowiedział dla nich błogosławieństwo, choć sam nie mógł wejść do ziemi. Czytamy o tym w 4 Mojżeszowej 20:2-13. Jego ostatnie słowa w tym życiu wybiegają w przyszłość do czasu, gdy przez powracającego po 7 latach ucisku Pana Jezusa Chrystusa zostanie ustanowione na ziemi nowe przymierze, którym cały Izrael będzie zbawiony. Jak czytamy w liście do Rzymian 11:26. Nie będą wtedy dysfunkcyjni i podzieleni, ale prawdziwie szczęśliwi, jak powiedział Mojżesz. O ileż bardziej powinien miłować się wzajemnie niebiański lud Boży teraz, w oczekiwaniu na naszą wieczną przyszłość razem w domu Ojca, jak uczy nas Ewangelia Jana 14:1-3 i 15:12. Dlaczego bijesz swojego bliźniego? Druga Mojżeszowa 2. Błogosławiony jesteś Izraelu, któż do ciebie podobny, ludu zbawiony przez Pana. Piąta Księga Mojżeszowa 33.